Ty masz większą ilość jointów przy sobie? Ja tego typa, co mu przeszkadza? No to ja już tak na koniec powiem. Kiedro, idź być zjebem gdzie indziej. Siemanko, ruszamy z nową serią Rose Battle No Limits. W składzie jury wrocławski komik na banicji Bartosz Zalewski, zwycięzca poprzedniej edycji Mieszko Minkiewicz i król roastów niezastąpiony Sebastian Rejent. Pojedynek na żarty zaczną Marta Łojek i Mateusz Kiedrowski. Tak prezentuje się nasza drabinka turniejowa i tylko zwycięzca przechodzi dalej. Zaczynajmy! Sama prawda, my się z Łoją znamy już chwilę i coś tam o niej wiem prywatnie też. Ale też w swoim bio bardzo dużo pisze, że była patusiarą i bardzo dużo pali zielska. I ona na przykład jak była w czasach szkolnych, to bardzo często musiała odwiedzać psychologów szkolnych, żeby nie znęcać się nad innymi ludźmi. Na szczęście, jak poszła na studia, to już tego nie było, bo nie było psychologa w szkole po prostu. Kiedro studiował historię i tak jak historia, którą studiował, jest w chuj nudny i lubi się powtarzać. Tak jest. Marta? Przepraszam. Tam wszystko git, czy...? Okej. Bo nie wiem, czy możemy tak. Ja tego typa, co mu przeszkadza? Nie, przeszkadzaj. Marta, jak widać, ona nie jest zbyt umięśniona, ona ogólnie nie lubi wysiłku fizycznego i zarzeka się, że nigdy w swoim życiu nie przekroczy progu siłowni. Ale jakoś z bieganiem ma luzik. To ja dostałam. Mateusz oryginalnie pochodzi z Bytowa. Niestety nie został tam, wpierdolił się nam do Gdańska. Nie wiem po co. Mam taką teorię, że po prostu jest głupi i źle zrozumiał, jak ktoś w Bytowie kiedyś powiedział mu: Kiedro, idź być zjebem gdzie indziej. Ja mam ciekawostkę taką szybką, bo ona tego nie pisała, ale ja to wiem, bo się znamy prywatnie, jak już było powiedziane. Ona skończyła technikum elektroniczne z wyróżnieniem. Naprawdę to jest dziwne. Bo tym bardziej jest dziwne to, że ona do dzisiaj nie potrafi naprawić kontaktu ze swoim starym. No to ja już tak na koniec powiem, że Kiedro tyle pierdoli, że jego aparat gębowy powinien mieć Alfonsa. To szyby. To teraz lincz. Co? Chciałem... Co? Marta się nie pieprzy. Dobrze, to co? Zacznijmy decydować, jak wam się podobało, drogie jury. Może zacznie... Kto chce zacząć? Ja mogę zacząć. Dobrze. Słuchajcie, bardzo fajnie, znam was obu od wielu lat. Nie przywiązujmy się. Jest 2021, moglibyście wyluzować. Fajnie, ja cię słyszę, ale są inni jeszcze. Kwestia jest taka, że fajne, tylko że ta sympatia chyba przedzierała przez to, bo by tak oczywiście, że tam, o, że stary tam opuścił, no kurwa, koło stary nie opuścił. Tutaj jest pomnik nieznanego starego, kurwa. Ale... I ja sobie tak zapisałem, że to było w ogóle takie drobne przyciąganie Niny. Bardziej mi się podobało to, że Marta tak mówiła z takim swoim biglem, takim trochę właśnie. I na sam koniec, kiedy przyszedł pan prowadzący i chciał dostać mikrofon, to powiedziała: co? I dlatego ja już mniej więcej wiem. Marta z mnie jest uprzejmości. Dla pani Marty chyba bym to jednak przyłożył, bo... Ale brawa, jeden głos już na koniec. Jedno brawo. To wycofuję. Nie wiadomo, Mateusz, czy ty masz... Czy ty powiedziałeś chujowy żart, po czym dałeś jointa? Widział tam magię. Czy ty masz większą ilość jointów przy sobie? Nie. Powinnaś mieć trzy. Nie wiesz co? Tu jest ponad 200 osób, lepiej nie mów.
No to inaczej, ja coś czuję, że ja nie mam szans, jak już widać, Marta jest bardzo w formie, ale za każdym razem, jak ona schodzi ze sceny i w jej oczach jest jedno pytanie, czy już mam jointa, więc ja już wykonałem to teraz, wiesz. Dziwy dżentelmen. Tak. My się lubimy po prostu, czyli jesteś naprawdę po prostu uzależniony. Znaczy, bo ja bym chciał wiedzieć, czy jak przejdziesz dalej, czy ktoś inny może wygrać jointa. Nie, to jest jedyny taki żart. Nie. Tak się zastanawiam, dokąd to pytanie zmierza. Nie. Już nie. Wiem. To jest ostatni. Wydaje mi się, że żartem tej rundy był ten żart o kontakcie ze swoim starym, że nie został naprawiony, więc... więc tutaj Mateuszu, najpierw ten joint, to jest dany stary żart, tak? Wiesz, jak tam kontakt u kogoś był, to... No dobra, to chuj, cofamy. Dużo będzie cofania tutaj w takim razie. Ty masz coś? Mieszko? Też się zgadzam, że żart z kontaktem jest najlepszy, ale no tak, no zalew, no były takie żarty, ale w innej formie, nie? W innym mieście były. W innym mieście. Jak ktoś był w formie. No nie, no w tej formie jeszcze nie słyszałem, więc ten żart bardzo spoko. Ja, też mi się podobał. Ja ogólnie jestem pozytywny Ale czekaj, bo ja nie mogę przeżyć tego. Najpierw powiedziałeś ten chujowy, dajesz joint, a później ten zajebisty. Czy ten zajebisty ona ci napisała, ja nie? Nie, ale możemy powiedzieć, że jeszcze po dwa żarty, to mamy dużo żartów na siebie. Gdzie dogrywałeś jeszcze? Bo ja mam jeszcze... Dobra, ale czekaj, Mateuszu, bo ty wiadomo, że ty teraz odpadniesz, więc... No tak. Ja mi się wydaje, że oni się na tyle... Pytanie do Marty, czy Marta chce brać udział? Ja mi się wydaje, że oni się na tyle znają, że Marta nie ma żartu, więc ją wyjebał trochę. Znaczy, tak... Mogę mieć, ale to, żeby tam coś mnie miało przełknąć, to nie wiem. Marta, chcesz przyjść dalej, czy chcesz powiedzieć żart? Kurwa, terrorysta, normalnie. Wybór za. Ale no czemu my decydujemy, czy dogrywka? No wy powinniście decydować. Słuchajcie, panowie, w waszych rękach. Trzymacie głosy? Bartosz już się wypowiedział, czyli Sebastian i Mieszko. U was się tutaj szala. Co szala? Dobra, to kto głosuje na Kiedro, żeby nie było 3-0? Ja mogę zagłosować na tego jointa. Dobra, czyli myślę, że jesteśmy zgodni. Marta Łojek! Marta Łojek! Pierdo, mam dla ciebie klapki, kurwa, ale nie wiem gdzie. Nie, ja zostaję te klapki na koniec. Dziękuję bardzo, dzięki serdeczne. Zróbcie jeszcze raz, wielkie brawa! Marta Łojek! Mateusz Kierdowski! Tak jest. A więc to Marta Łojek kontynuuje swój bieg z towarem żartów, a jej rywala poznacie już w kolejnym odcinku. No dobrze, jak myślicie poziom po pierwszym... Bardzo byli uprzejmi, nawet w takim... Prowadzący do wyrzucenia, nawet nie potrafił zrobić. To prawda. Powiem ci więcej, nie wziąłem kartki z tym, kto jest następny.